Tłumaczenie Łukasz Miarka: Czyta Samuel Bukowski: Jeśli odrzucimy prawo, to tak, jakbyśmy odrzucili syna. Odrzucenie syna jest równoznaczne z odrzuceniem ojca. Amazing Discoveries i Walter Fight prezentują serię pod tytułem Naprawiając wyłom. Znajdujemy się tuż przed ostatecznym konfliktem. Świat musi zostać ostrzeżony. Ten ruch nie ma na celu stworzenia osobnych wyznań, ale by natchnąć wszystkich. Świat przechodzi przez bunty. Kto stoi za tymi wydarzeniami? To nie dzieje się tylko w świecie arabskim, ale również w Europie i dojdzie także tutaj. Ludzie mają dosyć wszystkiego, co dzieje się na tym świecie. To jest wyłom, który musi zostać naprawiony w czasie, w którym żyjemy. Możemy studiować proroctwa i wiedzieć, co się dzieje na świecie, wiedzieć to wszystko, ale jeśli nie zaczniemy od Jezusa, nie dojdziemy nigdzie. Wykład dziewiąty: fundamenty wielu pokoleń. Dzisiaj będziemy mówić o fundamentach wielu pokoleń. Zasadniczo będziemy mówić o Jezusie i świecie, który niszczy Jego charakter. Izajasza 58, 12 Twoi potomni odbudują starodawne ruiny, wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń i nazwą Cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie. To zapis, który trzeba wyjaśnić. A człowiek grzechu zdołał tak wypaczyć doktryny Chrystusa, że dzisiejszy świat jest w całkowitym zamęcie. To moja opinia. Charakter Jezusa leży roztrzaskany na drogach tej planety, deptany w kurzu przez każdy podmuch doktryn. Szatan odniósł sukces w odarciu Chrystusa z każdej pozostałości jego szlachetności i dostojeństwa. I nikt nawet tego nie wie. Nikt nawet tego nie wie. Głoszą nauki i wierzą w rzeczy, które jeśli przeanalizujesz, są okropne. Albo zmienił pokorę, łagodność i przebaczającego ducha Chrystusa w symbol słabości, który nie robi większej różnicy w rozróżnianiu między dobrem a złem, przemieniając go w miłego tatusia, albo zmienił go w potwora zagłady, który nie może doczekać się, aby cię zniszczyć. Za wszelką cenę musi obedrzeć Jezusa z jego boskości i sprowadzić go do poziomu takiego samego lub niższego, jak inni założyciele reszty systemów religijnych. A wino Babilonu, które jest fałszywymi naukami, ma na celu ograniczenie Jezusa do minimum i wymazanie charakteru Boga, udając, że go przyjmuje i praktykuje. Genialne. Genialne. Brilliant. It's brilliant. Żyjemy w środowisku ekumenicznym, w którym zanikają podziały religijne, a tolerancja zastępuje zdrową naukę. Niebieskie napisy to moje myśli, które chciałbym przedstawić, a następnie poprzeć twardymi dowodami. Mówi się nam, że Bóg jest Bogiem wszystkich religii i że powinniśmy skupić się bardziej na tym, co nas łączy, niż na tym, co nas dzieli. Właśnie ostatnio prowadziłem serię wykładów i ktoś podszedł do mnie i powiedział: To takie smutne, że Twoje wykłady powodują takie podziały. Chodziło mu o mówienie ludziom, że powinni wyjść z Babilonu, a nie przyjmować go i tworzyć tę niesamowitą jedność. Jeśli mówiliby to ludzie, którzy tego nie rozumieją, to trudno, ale jeśli są to ludzie z waszych własnych kręgów, to jest to dosyć niepokojące. Powiedzieli mi na przykład, że islam ma tak wiele punktów wspólnych z nami i mamy tyle wspólnych punktów z Żydami, ponieważ wierzymy w Stary Testament, prawo Boże i te wszystkie kwestie, więc możemy łączyć się z Żydami i z islamem i powinniśmy widzieć to raczej jako kręgi, które w niektórych miejscach nakładają się na siebie. Więc raczej zamiast wzywać ludzi do wyjścia na ścieżkę posłuszeństwa Chrystusowi i tylko Chrystusowi, powinniśmy zobaczyć, że Bóg działa we wszystkich religiach jednakowo.

Szczególnie w odniesieniu do Islamu było to niepokojące, ponieważ wiele osób mówi, Bóg Islamu jest taki sam jak nasz Bóg, i wymieniają wszystkie wspólne kwestie. I czułem się, jakby to powiedzieć, smutny, że ludzie nie potrafią dostrzec różnic. Po zakończeniu tych spotkań razem z żoną wróciłem do domu. Musieliśmy podróżować bardzo daleko, ponieważ wykłady mieliśmy daleko. Patrzyliśmy na telefonach za miejscem, gdzie moglibyśmy się zatrzymać na noc. Wpisaliśmy do GPS-a i znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy się zatrzymać na noc. Ale gospodarka była w tak kiepskim stanie, że to miejsce już nie istniało, mimo że wciąż istniało na GPS. Gdzie teraz pójdziesz, to jest małe miasteczko pośrodku niczego. Dawnymi czasy wystarczyłoby, żebyś zjechał z drogi, zdrzemnął się i jechałbyś dalej. Ale dzisiaj nie możesz tak zrobić. Skończyłbyś prawdopodobnie bez kół i prawdopodobnie bez życia. Nic by z ciebie nie pozostało, zostałbyś naruszony prawdopodobnie na wiele sposobów. Nie możesz tego zrobić, musisz znaleźć bezpieczne miejsce. Zatem jechaliśmy i jechaliśmy i dojechaliśmy do następnego miejsca. O, tutaj są dwa w GPS. Pojechaliśmy do obu z nich w następnym mieście i nie istniały. Więc dotarliśmy do ostatecznego miejsca po 11 w nocy. I zastanawiam się, czy Bóg nie wprowadza nas w takie sytuacje, abyśmy mogli zobaczyć rzeczy w innym świetle. Wszystkie te myśli przechodziły przez nasze umysły i rozmawialiśmy o tym. Dojechaliśmy do tego miejsca i było już po 11 i powiedziałem. Czy my możemy jeszcze zadzwonić do tych ludzi? I powiedziałem: No wiesz, ja jestem tak wykończony, ty też, po prostu zadzwońmy. To ich interes, to oni chcą zarabiać, zadzwońmy do nich. Więc zadzwoniłem, wciąż nie spali. Powiedzieli: Pewnie, wchodźcie i zabrali nas na pole namiotowe, zostawiliśmy pojazd i miałem iść spać, kiedy właściciel, który był trochę pijany, ponieważ miał swój bar i hotel i musiał siedzieć, popijając, rozpoznał mnie po środku niczego. Zapytał, sitting, sitting czy nie ty jesteś Walterem Fightem? Powiedziałem tak. Wtedy zrobił się nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny. Próbowałem go uspokoić, nie wiedziałem jaki miał problem, ale ostatecznie okazało się, że ten człowiek był bardzo wysokiej rangi masonem. Nie wiedziałbym tego, nie powiedziałby mi tego, gdyby napój nie rozwiązałby mu języka. Powiedział to rozmawiając ze mną i wypowiedział więcej, niż by pragnął. Próbowaliśmy iść spać i oddalić się od tego i zapomnieć. Ale wtedy zaczął mnie atakować w zakresie tego, w co wierzę, a w szczególności w kwestii bóstwa Chrystusa. I był nieugięty, że Jezus nie jest Bogiem. Oczywiście znam ich wewnętrzne nauki, nawiasem mówiąc, on je potwierdził swoim rozwiązłym językiem i wtedy powiedział do mnie, wiesz co, wiesz, na czym polega nasza praca, co robimy w Loży? Zapytałem, czy jest Loża w tym małym mieście? Odpowiedział Nie, nie, nie. On był wielkim mistrzem Loży w innym, dalszym mieście. Powiedział wtedy: Naszym celem jest dotarcie do każdego chrześcijańskiego pastora i wręczenie mu kopii Koranu, ponieważ on dowodzi, że Jezus nie jest Bogiem. Czy wiedzieliście o tym? Próbowałem zacząć z nim rozmawiać o Koranie, ale im więcej mówiłem, tym bardziej nieugięty się stawał, a potem powiedział, że Biblia nie jest słowem Bożym. To jest diabelska książka, a to Koran jest słowem Bożym. Jeśli znacie historię dla wtajemniczonych, nie chcę się w to wgłębiać, ale prawda jest taka, że dowiedzieliśmy się tego ze źródła. Wtedy pomyślałem o ludziach będących nawet w naszych szeregach, którzy są tak zdezorientowani, którzy odłożyli na bok zasady i mówią, że to jest taki sam Bóg jak nasz. Przy innej okazji zostałem skrytykowany przez kilka wysokich osobistości za moje stanowisko, że katolicyzm i islam mają tak dużo wspólnego i że dlaczego w ogóle kusi mnie by spekulować, że mają jakieś wspólne korzenie. Myśleli, że po tej rozmowie się uciszę, ale nie znają mnie za dobrze. To mnie tylko pobudza do działania. Część z tego, o czym będziemy rozmawiać, będzie dość szczegółowa, ale mimo to uważam, że ludzie muszą zrozumieć, gdzie się znajdujemy i w co naprawdę wierzymy, oraz co naucza Biblia, bo to nie chodzi tylko o bliskie osoby, ale o cały świat, który jest tak bardzo zwiedziony. To niewiarygodne. Mówi się nam, że Bóg jest Bogiem wszystkich religii i że powinniśmy raczej się skupiać na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Z tym naprawdę spotkałem się w moim życiu, słyszę to cały czas. Mówi się nam, że Rzym się zmienił. Jak często to słyszę? Rzym się zmienił, protestantyzm się zmienił, ale możesz to sprawdzić. Po prostu wejdź na stronę Watykanu, wejdź w doktryny, ich organizacje, które zajmują się doktrynami i wiarą, i sprawdź. I powiedzą: W ogóle się nie zmieniliśmy. Cały czas tak samo wierzymy i każdy musi się do tego dostosować. Nie zmienił się od czasów reformacji. Bóg islamu jest tym samym Bogiem, który jest w Biblii. Jako adwentystom dnia siódmego mówi się nam nawet, że mamy wyjątkową pozycję, aby połączyć systemy religijne na świecie, że jesteśmy czymś w rodzaju mostu między światem chrześcijańskim a innymi światowymi religiami, szczególnie islamem i judaizmem. A w nasze myślenie wkrada się nawet pewna doza uniwersalizmu. A zatem uczmy się nawzajem z każdej religii, niezależnie od tego, co by się nie stało z poselstwem trzech aniołów i zgłoszeniem ewangelii. W końcu z judaizmem dzielimy prawo i szacunek do Tory, a z Islamem dzielimy szacunek do Jezusa. Przedyskutowaliśmy to poprzedniej nocy w szczegółach i zobaczyliśmy, że ich Jezus jest całkowicie innym Jezusem niż ten w Biblii. I zainteresowanie wydarzeniami dni ostatecznych. Tak, islam interesuje się wydarzeniami dni ostatecznych i oczekują przyjścia Chrystusa, ale nie jako Zbawiciela świata, ale jako nagany dla tych, którzy go odrzucili. To całkowicie inna koncepcja. Jeśli kiedykolwiek pojedziesz do Jerozolimy i pójdziesz do grobów, które są w złotej bramie, to leżą tam wszyscy, których na to stać. Bogaci islamiści oczekujący na otwarcie Złotej Bramy, aby mogli jako pierwsi wejść z Mesjaszem. Owszem, mają interes w wydarzeniach ostatecznych, ale nie taki jak my. Wierzą w stworzenie i to im oddam, w poselstwo zdrowia, ale nie dzielimy prorockiej wizji Izraela, jaką posiada większość denominacji chrześcijańskich. Zatem są punkty wspólne. Czy punkt wspólny oznacza, że się zgadzamy? Czy ich poselstwo zdrowia jest takie samo, jak to w Biblii? Zobaczmy. Koran nawet wymienia Szabat. To dobrze, nieprawdaż? Wspomina Szabat, ale czy go zachowują? Nie. Wielkie rzeczy. Nasze przesłanie dotyczy oddzielenia, a nie zjednoczenia. Koniec i kropka to nie podlega negocjacjom. 2 Koryntian 6,17: Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Objawienia 18,3: gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty Jego, niewierność wobec jej oblubieńca Jezusa Chrystusa, i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo. Królowie są bardziej wrażliwi na kaprysy Rzymu niż na przykazania Boże. A kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Biblia mówi stanowczo, wyjdźcie z niego, a nie wejdźcie. Koran w Sura 5:46 potwierdza prawdziwość Pism Świętych, czyli Tory i Ewangelii, jako danych przez Allaha, ale jest w nim sporo niespójności, które przeczą zarówno pismu, jak i historii. I to w taki sposób, że jest to niewiarygodne. Jeśli przeczytasz Koran od deski do deski, będziesz zastanawiać się, czy to jest jedna księga. Czy wiecie, że w Koranie nie ma proroctw? Niczego, co mogłoby się spełnić, żeby poświadczyć, że to naprawdę przemawia Bóg. Twierdzą jednak, że jest bardziej wiarygodny niż Biblia, ponieważ pisał go jeden autor, więc nie mogły się wkraść te wszystkie błędy. Ale wyobraźcie sobie, że ci wszyscy autorzy przez ponad dwa tysiące lat w Biblii wszyscy są zgodni. To cud niemożliwy bez Boga. Sura 5:46: Przeczytajmy. My posłaliśmy ich śladami Jezusa, Syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed nim w Torze, i jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. Mówią: Spójrzmy na to: Koran mówi, że Biblia jest wielka. Ale potem neguje każdą pojedynczą naukę biblijną i mówi nam, że z tego powodu Biblia musiała zostać skażona, więc musimy o niej zapomnieć i podążać tylko za Koranem. Fakt, że takie stwierdzenie istnieje w Koranie, nic nie znaczy w tych okolicznościach. Oto niektóre ze zmian. Koran zmienia relacje o stworzeniu inteligentnych istot. Całkowicie zmienia, porozmawiamy o tym za chwilę. Ale spójrzmy tylko na coś. W Biblii czytamy o aniołach i ludziach oraz o upadku aniołów szatana i o tym, że szatan jest upadłym aniołem. Ale nie tak jest w Koranie. Koran naucza, że istnieją trzy kategorie stworzenia. Macie aniołów? Potem dżiny, od których pochodzi historia o dżinie w lampach oraz ludzi. Aniołowie nie mają wolności wyboru. Zostali stworzeni do różnorodnych zadań. Niektórzy zostali stworzeni do zajmowania się zmarłymi, inni do podtrzymywania ognia w piekle, inni do wielbienia Allaha od rana do wieczora i nie zajmowania się niczym innym. I mamy żywioły, ziemię, wiatr i ogień, tak jak w innych systemach religijnych. A to dlatego, ponieważ zastępy anielskie, które nie mają wolności wyboru, są uczynione z wiatru. Dżiny zaś są uczynione z ognia, a człowiek z ziemi gliny. I kiedy była stwarzana ludzkość, Bóg poinstruował aniołów, aby się pokłonili i uczynili człowieka. I tak zrobili, ponieważ nie mieli możliwości wyboru. Wtedy poinstruował dżiny, aby się pokłoniły i uczyniły człowieka i Iblis, ich przywódca, który jest szatanem, odmówił, ponieważ stwierdził, że on jest ogniem i dlatego jest wyżej od gliny. I w ten sposób upadł. Całkowicie inna historia od tej, którą mamy w Biblii. To jest całkowicie inna historia. A jeśli przeczytacie zewnętrzną literaturę, to aniołowie są tak wielcy, że jeśli zrobią krok, to jest to podróż na wiele dni. Myślę, że nawet 80 dni piechotą, aby przejść z jednego do drugiego oka. Tacy są wielcy. Jest kilka bardzo dziwnych historii powiązanych z Koranem. Nie występują bezpośrednio w Koranie, ale w powiązanych historiach. Ale upadek jest w Koranie. Zmieniona historia Abrahama. Historia Izaaka i Ismaela przechodzi przez tyle zwrotów, że to niewiarygodne. I Abraham kończy budując meczet w Mekce. A Biblia nic o tym nie mówi. Zmieniona jest relacja Eksodusu i konfrontacji z Faraonem. Historia Józefa uległa dramatycznej zmianie. Mojżesz jest wychowywany przez żonę faraona, a nie jego córkę. Zawsze jestem ciekawy, jaka jest na to reakcja świata, ponieważ kiedy tworzą film Mojżesz historia animowana, to na bazie której została stworzona przez Hollywood biblijnej czy Koranu. Na podstawie tej z Koranu. Ci ludzie za sceną są wysoko postawionymi okultystami i nie używają Biblii. Haman jest umiejscowiony w czasach faraona, podczas gdy żył za czasów Medo-Persji. Ukrzyżowanie jest praktykowane w czasach faraona, podczas gdy weszło do użycia dopiero za czasów rzymskich. Wiele ludzi i wydarzeń jest historycznie przesuniętych, wiele z nich i chcę przejść do szczegółów. Miriam i Maria są pomieszane i Maria została uczyniona siostrą Mojżesza. Myślę, że gdzieś po drodze się pomylili. Gedeon i Saul są pomieszani. Aleksander Wielki był muzułmaninem i zmarł w godziwym wieku. Natomiast historia sprawozdaje całkowicie przeciwnie: historia narodzin Jezusa została dramatycznie zmieniona, tak jak nauka o zbawieniu. To nie ta sama księga, więc jak może ona być kontynuacją czegoś, co było prawdą, tory i Ewangelii? To całkowicie inne historie. Jezus urodził się w żłobku, natomiast w Koranie rodzi się pod drzewem. Maria wychodzi z dzieckiem, a ludzie przybiegają i mówią do niej Halo, czy nie powinnaś być dziewicą? Co tutaj się wydarzyło? I wtedy niemowlę zaczyna mówić i bronić ją i każdy jest przytłoczony i akceptuje Marię jako tą łaskawą. To historie, które zdroworozsądkowi ludzie nazwaliby baśniami. Ziemia, wiatr, ogień. To koraniczne elementy stworzenia. Sura 7:11. My stworzyliśmy was, potem was ukształtowaliśmy, potem powiedzieliśmy do aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi". Oni oddali pokłon z wyjątkiem Iblisa, bo on nie był wśród tych, którzy się pokłonili. Bóg powiedział: Co tobie przeszkadzało, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem? On odpowiedział: Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny. To odniesienie do Adama. Powiedział: Uchodź stąd. Nie tobie należy być dumnym tutaj. Wychodź więc. Ty jesteś wśród upokorzonych. Powiedział: Daj mi zwłokę do dnia, kiedy oni będą wskrzeszeni. Powiedział: Jesteś wśród tych, którym dano zwłokę. Powiedział: Za to, iż ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej. Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony, i Ty większości z nich nie znajdziesz wdzięcznymi. Dlaczego Iblis i Dżin polują na lud Allaha? Ponieważ odmówił pokłonić się im i teraz ich prześladuje. Sura 15,33. On powiedział, nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem, którego stworzyłeś z suchej gliny, z uformowanego mułu. Powiedział, wychodź więc stąd, jesteś przeklęty i zaprawdę przekleństwo nad tobą aż do dnia sądu. Iblis powiedział, panie mój, udziel mi zwłoki do dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni. Allah powiedział: Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać aż do dnia czasu oznaczonego. On powiedział: Panie mój, za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi. Zatem właśnie o to toczy się bitwa. To całkowicie inna wojna od tej, o której możesz przeczytać w Biblii, w której problemem jest grzech. Z wyjątkiem tych spośród Twoich sług, którzy są szczerze oddani, przez Twoją łaskę. Nie będę przeszkadzał Twoim sługom. Czy są jacyś na tej planecie, którzy są niepokojeni? Powiedział Pan: Ta droga moich szczerych sług jest dla mnie drogą prostą. Oto moi słudzy, ty nie masz nad nimi żadnej władzy oprócz tych spośród błądzących, którzy pójdą za Tobą. Zaprawdę Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich. Posiada ona siedem bram. Do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część. Czyli piekło ma siedem bram. Zaprawdę, bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł. To historia pochodzenia szatana. On nie jest upadłym aniołem, jest dżinem, inną kategorią istoty. A jeśli przeczytamy dalej, to jest on również istotą seksualną. Czy on jest aniołem, czy nie? Ci dżinowie są w zasadzie demonami, tak byśmy je postrzegali. Ale zgodnie z Koranem, dżinowie pomagali budować świątynię Salomona. Czy to ma jakiś sens? Przeczytajmy to. Sura 34:12 A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr, czyli aniołowie za nim podążyli, byli mu posłuszni, pokłonili się. Ten poranny doł przez miesiąc i ten wieczorny doł przez miesiąc i spowodowaliśmy, iż popłynęło dla niego źródło miedzi. A wśród dżinów były takie upadłe istoty, których głową był Ibles, szatan, które pracowały dla niego za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego i robili dla niego co on chciał sanktuaria i posągi, misy, jak i sadzawki i kotły solidnie stojące. Zatem to demony budowały świątynię Salomona. Jak się z tym czujecie? O rodzie Dawida czyńcie dzięki, lecz nie liczni z moich sług są wdzięczni. A kiedy postanowiliśmy, iż Salomon umrze, to na jego śmierć wskazało dżinom tylko pełzające zwierzę ziemi, które podgryzło jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy dżiny jasno pojęły, że gdyby znały to, co skryte, to nie pozostawałyby w poniżającej karze. A więc to taki rodzaj rzeczy, który czytasz w Koranie. A kiedy porównasz to z tym, co przeczytałeś w Biblii, to musisz wybrać jeden z tych dwóch duchów. Jana 3,16 mówi, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest tak inny duch. To Bóg, który wyciąga rękę do człowieka, aby zbawić go z pozycji, w której się znalazł. To Bóg, który troszczy się o ludzkość upadłą w grzech. A nie jedno stworzenie odmawiające pokłonienia się innemu, co nie jest biblijne. Ponieważ możesz czcić Boga i Boga jedynie. Bóg nie dał w Biblii żadnego polecenia człowiekowi czy aniołowi, aby kłaniał się i czcił jakiegokolwiek człowieka. Wręcz przeciwnie. List do Rzymian 5.1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Bóg, wyciągający rękę do człowieka, zabierający grzech i usprawiedliwiający dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To Bóg, który troszczy się o swoje stworzenie. Musimy to porównywać, ponieważ ludzie są tak bardzo dzisiaj zamieszani. To niewiarygodne. Rzymian 5,6 Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Nie ma tu mowy o tym, że musisz być doskonały, aby Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest taka piękna postać, która osiąga pełnię. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. On nie ma na celu Twojego zniszczenia, on pragnie Cię zbawić. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. To jest plan zbawienia. Pokazuje on charakter Boga, który współczuje w naszych słabościach, który wyciąga do nas rękę. Jeśli spojrzymy na wielkie światowe religie i porównamy niektóre doktryny, które znajdziemy w katolicyzmie i islamie, to robi się to trochę zawiłe. Zatem zacznijmy od katolicyzmu. Katolicyzm umniejsza Jezusa do bezsilnego dziecka, więc albo go przedstawiają w ten sposób, albo jako ustawiczną ofiarę, ciało. Jeśli nie leży na kolanach matki jako trup, to jest na krzyżu, na krucyfiksie, lub nawet gorzej, jest w małym kawałku chleba Korpus Christi, martwym ciele. To jeden z powodów, dlaczego opuściłem katolicyzm, ponieważ nie mogłem mówić do martwego ciała, musiałem czekać na księdza. A ksiądz nie zawsze był dostępny. A co, jeśli by nie był dostępny, gdybym go akurat potrzebował? Musiałem na niego czekać, żeby przyszedł i mnie rozgrzeszył, ponieważ nie mogłem rozmawiać z gospodarzem, ponieważ nie żył. Jaki to jest rodzaj religii? Kawałek chleba i na dodatek martwy. I nie mogę z nim rozmawiać i uzyskać pojednania, nie mogę otrzymać przebaczenia i nie mam nadziei, dopóki nie znajdę księdza. Jeśli w ogóle żyje, jest gniewnym bóstwem wymagającym ujarzmiciela gniewu. Oto charakter Jezusa leży podeptany na ziemi, w piachu, a zastępuje go Maria. Nauka o niepokalanym poczęciu zaprzecza, że Jezus przyszedł w ciele, tak jak my żyjemy w ciele, ponieważ to oznacza, że był wyższego rzędu, ponieważ ona była niepokalana. A ponieważ On jest wyższej postawy i nie zszedł do naszego poziomu, potrzebuje pośredników jak Maria, kapłani, święci i ci wszyscy, aby móc się z nami skontaktować. Każdy, kto zaprzeczy, że przyszedł w ciele, jest, jak mówi Biblia, antychrystem. Zatem papiestwo się kwalifikuje, ponieważ zaprzecza, że był w pełni człowiekiem. Człowiek staje się swoim własnym odkupicielem, jak Maria poprzez swoje posłuszeństwo anuluje upadek Ewy, i w ten sposób staje się pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Jest to odbieranie pojednania w Jezusie Chrystusie. A jeśli spojrzymy na okultystyczny wygięty krzyż, który jest używany nawet w satanizmie, i masoński trójkąt z jego rąk oraz jego wychudzone ciało wiszące na nim, to właśnie jest symbol papiestwa. Każdej sekundy w ciągu dnia gdzieś na świecie odbywa się msza. Tak właśnie mówią. Jest to tak wyliczone, że Jezus Chrystus jest krzyżowany cały czas, ponieważ ich dogmat mówi, że ofiara mszy jest taką samą ofiarą jak ta na krzyżu. Zatem, czy mamy do czynienia z poprzednim papieżem, czy z obecnym, to kochają oni trzymać martwe ciało Jezusa Chrystusa. Aleksander Hislop w książce The Two Babylons pisze: „Najbardziej standardowe pobożne dzieła Rzymu są przesiąknięte tą zasadą, wywyższając współczucie i łagodność matki na koszt miłującego charakteru syna. Zatem święty Alfonso Liguri mówi swoim czytelnikom, że grzesznik, który ośmiela się przyjść bezpośrednio do Chrystusa, może przyjść w strachu i obawie o jego gniew, ale niech tylko zastosuje wstawiennictwo dziewicy przed jej synem, a ona musi jedynie pokazać swojemu synowi piersi, które go karmiły. Czyż to nie jest totalnie wykolejone? A jego gniew natychmiast zostanie uśmierzony. Gdyby moja matka mi to zrobiła, to bym uciekał. Ale gdzie w Słowie Bożym możemy znaleźć taką ideę? Na pewno nie w odpowiedzi pana Jezusa do kobiety, która zawołała, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Jezus zaś odpowiedział i rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Nie ma wątpliwości, że ta odpowiedź została podana, aby w samym zarodku stłamsić każdy taki pomysł podobny do tego. Ale to jest doktryna, która istnieje na świecie. Jeśli spojrzysz na najbardziej sławne katolickie obrazy, spójrz na apostołów. Kogo oni tutaj czczą? Znajdujący się nad nimi Duch Święty nie zasługuje nawet na spojrzenie, bo wszyscy patrzą na Marię. To ona jest punktem centralnym, a na tym nawet gorzej. Jezus Chrystus wkłada koronę cierniową na jej głowę, a ślady po gwoździach są na jej rękach. Jezus Chrystus jest zamieniony. To nie jest znowu aż tak subtelna forma negowania całej Ewangelii. W poganizmie kłaniałeś się przed Bożkami. A jaka to różnica, jeśli papież kłania się współczesnej asztarcie, którą jest Maryja? Ona jest drewniana, tak jak starożytne bóstwa. Jest taka sama. To wskrzeszone pogaństwo. Lub ten okrągły dysk solarny pozbawiony krwi. To kolejny genialny ruch. Miejmy ofiarę bezkrwawą, ponieważ bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. To jest okropne. I potem udają, że wywyższają Jezusa Chrystusa, podczas gdy miażdżą go pod stopami. To gorzej niż islam, który robi to otwarcie. A oto kolejna doktryna, która została rozpropagowana przez Rzym o nieśmiertelności duszy i została ona w całości przejęta przez protestantyzm. Rodzaju 2,17. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Rodzaju 3,4. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie. I dzisiaj każdy wierzy w nieśmiertelność duszy. I jak rozmawialiśmy któregoś dnia, jeśli człowiek jest nieśmiertelny, to Jezus mógłby oszczędzić sobie trudu umierania, aby dać nam życie wieczne. Mogłeś po prostu stać i obserwować nas, dopóki do ciebie nie dotrzemy. Ezechiela 18:20 Człowiek, który grzeszy, umrze. Pierwszy Tymoteusza 1:17. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. On jest nieśmiertelny, nie my. I żeby uczynić to całkiem jasne, i żeby uczynić to całkowicie jasne, rozdział 6, werset 14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów i Pan panów, który sam ma nieśmiertelność? Jeśli to jest dla Was niejasne w Biblii króla Jakuba, to nowa Biblia króla Jakuba oddaje to w taki sposób: Jedyny mający nieśmiertelność. Tylko on jest nieśmiertelny. I mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Tylko Bóg jest nieśmiertelny. Jezus jest nieśmiertelny. Rzymian 2:6, który odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały czci i nieśmiertelności, oddarzycie wieczne. Czyż to nie jest jasne? My staramy się o nieśmiertelność i możemy ją znaleźć w Chrystusie. Pierwszy Koryntian 15, 15:51: Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, to, co jednorazowe, ograniczone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Biblia jest absolutnie jasna: kiedy umierasz, jesteś martwy. A kiedy jesteś martwy, to śpisz. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Gdzież jest opiekło Twoje zwycięstwo? Piekło to tutaj grób. Kilka razy to słowo zostało przetłumaczone jako piekło, a w większości jest przetłumaczone jako grób. I te dwa słowa są tak pomieszane, że każdy może się zgubić. Przyjrzyjmy się, czego katolicyzm naucza w tej kwestii. To ich oficjalna strona z katechizmem rozdział pierwszy, artykuł 366. Kościół naucza, że każda duchowa dusza jest nieśmiertelna, nie ginie kiedy odłącza się od ciała po jego śmierci. Ale Biblia nie naucza tego. Biblia naucza, że glina plus powietrze, dech, metabolizm jest duszą żyjącą a oni uczynili z nich oddzielne byty. Kiedy życie, dech cię opuszcza, umierasz i nie ma cię. Ale Bóg ciebie ma, to kim byłeś i jakim byłeś na swoim dysku. I kiedy nadejdzie czas na zmartwychwstanie, wzbudzi cię z martwych, wciśnie przycisk i znowu będziesz żył, z wyjątkiem tego, że otrzymasz nowe ciało, nieśmiertelne. Właśnie tego naucza Biblia. Katolicyzm sprzedał swoje wino nieśmiertelności, a nieśmiertelność zabiera strach przed sądem, odpłatą i tym wszystkim. I możesz żyć tak, jak ci się podoba. Mam na myśli to, że nawet o tym żartują, bo czyż ludzie nie mówią lepiej jest grać w karty w piekle niż nudzić się na chmurach w niebie? Ale czy oni wiedzą, czego Biblia naprawdę uczy? Odpowiedź brzmi tak. Oto nowa katolicka encyklopedia, która mówi o duszy człowieku i jego nieśmiertelności w Biblii. Dusza w Starym Testamencie nie oznacza części człowieka, ale całego człowieka jako istotę. Czy oni wiedzą, co to oznacza? Tak, wiedzą. Człowieka jako istotę. Podobnie w Nowym Testamencie oznacza ludzkie życie, życie indywidualnego, świadomego bytu. Zatem dlaczego nauczają kłamstwa, jeśli wiedzą, czego uczy Biblia? Ponieważ ważniejsza od Biblii jest dla nich tradycja. Obecni egzegeci utrzymują, że Nowy Testament nie naucza nieśmiertelności duszy w greckim znaczeniu zasady nieśmiertelności po śmierci. Oni znają prawdę, ale jej po prostu nie chcą. Chrześcijańska warunkowość zobaczmy, jak to definiują. W chrześcijańskiej teologii warunkowość lub warunkowa nieśmiertelność jest koncepcją szczególnego zbawienia, w którym dar nieśmiertelności jest przywiązany do warunku wiary w Jezusa Chrystusa. Czy to jest biblijne? Oczywiście, że tak. Ta nauka jest oparta w części na innym teologicznym argumencie, że jeśli ludzka dusza jest z natury śmiertelna, to nieśmiertelność, życie wieczne, jest przyznawane przez Boga jako dar. To jest biblijne. Pogląd ten stoi w kontraście z najbardziej popularną doktryną o naturalnej nieśmiertelności duszy. A zatem, czy świat o tym wie? Tak, wie, ale nie chce tego wdrożyć, ponieważ jest to niewygodne. Jest to zwykle powiązane ze śmiertelnością i unicestwieniem, wierzeniem, że niezbawieni zostaną ostatecznie zniszczeni i przestaną istnieć, zamiast cierpieć wieczne męki w piekle. Wiedzą o tym, to jest logiczne. Ten pogląd jest również połączony z ideą snu duszy. Jezus powiedział: Łazarz śpi. Mówię o jego śmierci, ale mówię o śnie, ponieważ to wygląda jak sen. Wzbudzę go ponownie w dniu ostatecznym. Gdzie byłeś, panie, kiedy mój brat umierał? Ja go wzbudzę. Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, ale jeśli byłbyś tylko tutaj, Łazarzu, wyjdź. On musiał spać, bo w innym przypadku bardzo by narzekał z powodu powrotu na tą ziemię, w której zmarły śpi nieświadomie, aż do zmartwychwstania umarłych, aby stanąć przed sądem ostatecznym, przed nową ziemią. Wydaje się to interesujące, że nawet wiedzą, że Marcin Luther wierzył w to, co mówi Biblia. Czy wiedzieliście to? Marcin Luther wierzył w to, co mówi Biblia. W czasie reformacji niemiecki reformator Marcin Luther był pośród szczególnych zwolenników warunkowej nieśmiertelności, co skłoniło francuskiego reformatora Jana Kalwina skrytykować go za przyjęcie doktryny o śnie duszy. Wierzę, że wiedział o tym, ponieważ przetłumaczył Biblię. Musiał myśleć nad tym, co te słowa znaczą. Spór ten wybuchł w roku 1513. Papież Leon X w poniedziałek 19 grudnia 1513 roku wydał bulle, w której stwierdził, potępiamy wszystkich, którzy twierdzą, że inteligentna dusza jest śmiertelna. A tutaj macie to po łacinie. Bulla została skierowana przeciwko narastającej herezji tych, którzy zaprzeczali naturalnej nieśmiertelności duszy i wyznawali warunkową nieśmiertelność człowieka. Zatem nie jest to nowy spór i świat chrześcijański chce przypiąć tę metkę jakimś poszczególnym grupom. Jak zaraz zobaczymy, pośród nich są adwentyści dnia siódmego, którzy podzielają swoje zdanie z Marcinem Lutrem. Doktor Marcin Luther opublikował swoje tezy 31 października 1517 roku w Wittenberdze. Kiedy w roku 1520 opublikował obronę 41 z jego twierdzeń, Luther określił papieską deklarację o nieśmiertelności jako jedną pośród tych ohydnych opinii znajdujących się w rzymskim gnojowisku dekretów. Był stanowczy. Mówił jak jest. Marcin Luther, Asertio Omnium Articulorum. Nie musimy tego czytać. Luther potępiony przez ostatnią bullę. Został potępiony za swoje działania. Arcybiskup Francis Blackburn podnosi ten argument i mówi, Luther udzielił poparcia doktrynie snu duszy na stanowisku biblijnym, a następnie użył tego jako zaprzeczenie czyśćca, kultu świętych i pozostał w tym wierzeniu do końca życia. Chcę teraz zapytać moich braci luteran, dlaczego nie wierzycie swojemu założycielowi, a nazywacie się luteranami? Dlaczego wierzycie papieskiemu gnojowisku, a nie biblijnym podstawom Lutra? Marcin Luther powiedział: Powinniśmy nauczyć się dostrzegać naszą śmierć we właściwym świetle, tak abyśmy nie musieli się niepokoić z jej powodu, jak to czynią niewierzący. Ponieważ w Chrystusie to nie jest śmierć, ale piękny, słodki i krótki sen, który uwalnia nas od padał łez, od grzechu, strachu, konsekwencji drugiej śmierci oraz wszystkich nieszczęść tego życia. Będziemy bezpieczni, bez trosk, odpoczywać słodko i łagodnie przez krótki moment, tak jak na kanapie, aż do czasu, kiedy obudzi nas razem ze wszystkimi swoimi drogimi dziećmi, do Jego wiecznej chwały i radości. Jeśli by tylko przeczytali pierwszy werset 14 rozdziału Jana, tam jest cała ta doktryna i każdy by wiedział, że tak jest. Kontynuuje. Bo, skoro nazywamy to snem, to wiemy, że w nim nie pozostaniemy, ale zostaniemy ponownie obudzeni i żywi, i że czas, kiedy będziemy spać, nie będzie się wydawał dłuższy, niż gdybyśmy po prostu zasnęli. Dlatego powinniśmy się napominać, że byliśmy zaskoczeni lub zaniepokojeni tym snem w godzinę śmierci, i nagle ożywieni z grobu i z rozkładu w pełni zdrowi, świeży i w czystym uwielbionym ciele, spotkać naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa na obłokach. Czy wiecie, że tak wierzył Marcin Luther? Nikt na świecie nie wydaje się wiedzieć, że on w to wierzył. Pisma wszędzie zapewniają takie pocieszenia, które mówią o śmierci świętych, jako o zaśnięciu i przyłączeniu do ich ojców. To jest, że zwyciężyli śmierć przez tą wiarę i otrzymali pocieszenie w Chrystusie i oczekiwali zmartwychwstania razem ze świętymi, którzy poprzedzili ich w śmierci. To teologia Marcina Lutra. Czy wiecie, co jest ciekawe? On przetłumaczył Biblię na niemiecki, ale był inny człowiek, który przetłumaczył Biblię na angielski. A kto to był? Tyndall. Williamie Tyndall, poświęciłeś czas na Słowo Boże i zastanowiłeś się nad znaczeniem słów i stwierdzeń biblijnych. Zatem w co wierzyłeś? Brytyjski tłumacz Biblii, William Tyndall, stanął w obronie odrodzonej nauki o warunkowej nieśmiertelności. To jak również inne nauki, doprowadziły go bezpośrednio do konfliktu z papieskim mistrzem Tomasem Morem, który zdecydowanie sprzeciwiał się Tyndalowi i Lutrowi, którzy to jak Mor zauważył, powiedzieli, wszystkie dusze odpoczywają i śpią aż do dnia sądu ostatecznego. Oto w co wierzył Tyndal. W roku 1530 Tyndal ostro odpowiedział, mówiąc: a wy, mówiąc do papieża, Umieszczając zmarłe dusze w niebie piekle lub czyśćcu, niszczycie argument, za pomocą którego Chrystus i Paweł udowadniają zmartwychwstanie. I ponownie jeśli dusze znajdują się w niebie, powiedz mi, dlaczego nie są w tak dobrym stanie, w jakim są aniołowie, oraz jaki jest wtedy sens zmartwychwstania? Proszę wyjaśnij mi, dlaczego muszę być zmartwychwzbudzony, wzbudzony, jeśli już jestem w niebie w doskonałym szczęściu. Zostaw mnie w spokoju. Hmm z powrotem do ciała. Tyndal wysuwał swoje twierdzenie nawet dalej, pokazując, że papieskie nauczanie w tej kwestii znajduje się w konflikcie ze świętym Pawłem. Przejdę do tego trochę później. Zrobię teraz dygresję. Zabiorę was do małego miasteczka, które wydało mi się ciekawe. Pilgrims Rest odpoczynek pielgrzyma. Jest to małe miasteczko w Afryce. Zostało przywrócone do stanu, w którym się znajdowało w bardziej świetlanych czasach tej planety. To mój dobry przyjaciel, niektórzy z Was może go rozpoznają François Duplessis. Dystrybutory zostały odnowione. Ładne, małe miasteczko. Mają również cmentarz. Ten słup się przewrócił, ale na nim jest napisane Stary cmentarz. I pomyślałem, to świetnie, ponieważ to tam tak naprawdę znajduje się cmentarz. Oto gdzie jesteś, gdzie śpisz na dole, pod ziemią. On mógł spaść w inną stronę i wskazywać do góry, ale ten jest w zgodzie z prawdziwą teologią. To jest stary cmentarz. To interesujące, że wszyscy ludzie zostali pochowani w jednym kierunku. Czy widzicie to? Wszyscy leżą w tym samym kierunku. Oprócz tego, groby są skierowane w tym samym kierunku. O, właśnie w tym. Ale ten grób jest skierowany w tym kierunku, ponieważ był on rabusiem. Nie pochowali go w tym samym kierunku. Ciekawe, małe historie. Ta mi się podoba. Rdzewieje w pokoju. Urodzony w 1930, a zmarły w 1950 z powodu raka metalu. W porządku, zobaczmy, co Tyndal miał jeszcze do powiedzenia. Ale zanim do tego przejdziemy, zatrzymajmy się przy decyzjach soboru trydenckiego. W czyśćcu dusze mogą same oczyścić się z długu tylko na podstawie cierpienia. Nigdy nie zapomnę tego, kiedy rzymsko-katolicki ksiądz, który był szczery w swoich myślach, zadzwonił do mnie i powiedział: wróć do kościoła. Opuściłem katolicyzm na rzecz adwentyzmu. Because left for Adventism. Wróć do kościoła. Zapytałem, dlaczego. Ponieważ twój ojciec cierpi w czyśćcu z powodu twoich grzechów. Zapytałem go przepraszam, a skąd to wiesz, że mój ojciec cierpi z powodu moich grzechów? Kto ci to powiedział? Odpowiedział, że zakonnice. Założyłem więc, że mieli sens i zostali poinformowani o tym incydencie. Ale ja zdecydowałem się położyć moje zaufanie w Bożym Słowie. Tyndal kontynuuje na temat tego, co myśli Paweł i mówi Nie, Pawle, jesteś niewyuczony. Pójdź do mistrza Mora. Mówi o Tomaszu, katoliku, który starł się z nim z powodu jego nauk i zanegował je. Tomasz Mor twierdzi, że w Biblii Tyndala jest tyle błędów, ile znaleziono by szukając wody w oceanie, więc drwi z niego i mówi Nie Pawle jesteś niewyuczony, pójdź do mistrza Mora i naucz się nowej drogi. Nie będziemy najnędzniejsi, mimo że nie zmartwychwstaniemy, gdyż nasze dusze idą do nieba zaraz po naszej śmierci i przebywają tam w takiej radości, jak Chrystus, który został zmartwych wzbudzony. Zdumiewam się, że Paweł nie pocieszył Tesaloniczan tą nauką, gdyby ją znał, że dusze ich zmarłych zmartwychwstaną. Jeśli dusze będą w niebie w takiej chwale jak aniołowie według Twojej nauki, podaj mi przeto powód, z jakiej przyczyny jest zmartwychwstanie. To właśnie Tyndal. Jeśli zajmiecie się Słowem Bożym i Jego znaczeniem, to będziecie musieli odkryć słowa takie jak piekło, hades, śpiąca dusza, szeol i gehenna. Co one oznaczają? William Tyndall, odpowiedź na dialog Tomasza Mora. I oto cytat. Saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu, zostali skorygowani przez Jezusa, który nauczał, że na końcu wieku panowania grzechu nastąpi zmartwychwstanie. Jezus nauczał tego, podczas kiedy nauczał o tym, że w niebie odkupieni ze wszystkich wieków, tak jak aniołowie, nie będą żyć w związkach małżeńskich z żonami. Następnie Jezus pokazał, że po zmartwychwstaniu, kiedy nawet Abraham, Izaak i Jakub będą żyć ponownie, wszechmocny Bóg, który ich wzbudzi, będzie Bogiem wszystkich w niebie, a oni zostaną nazwani nowym mianem, dziećmi zmartwychwstania. Tyndalu, ty w to wierzyłeś, przetłumaczyłeś Biblię na język angielski, Marcinie Lutrze, ty w to wierzyłeś, przetłumaczyłeś Biblię na język niemiecki. Dlaczego twoi naśladowcy i tak zwany świat protestancki, który przyjął twoje nauczania, nie podąża za tym do dziś? Dlaczego przyjmują naukę papieską? John Milton, znany poeta, prawdopodobnie najbardziej popularny poeta wszystkich czasów, był dobrze znanym być może największym z sakralnych poetów. Milton nauczał o całkowicie nieświadomym śnie człowieka po śmierci, aż do przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania. Napisał on Ponieważ cały człowiek, jak powszechnie się mówi, składa się z ciała i duszy, niezależnie od oddzielnych zakresów tych podziałów, pokaże, że po śmierci po pierwsze cały człowiek, a po drugie każdy element oddzielnie, cierpi z powodu straty życia. Grup jest wspólnym strażnikiem całości aż do dnia sądu. To są inteligentni ludzie. Przejdźmy do tego, czego naucza katolicyzm: dzieła Samuela Hopkinsa. Dym ich męki będzie unosił się na zawsze w oczach błogosławionych przed ich oczyma, ten pokaz boskiego charakteru i chwały będzie na korzyść odkupionych. To samo, czego nauczał Kalwin. Dla tych na górze cierpienie tutaj na dole będzie najbardziej zabawną rzeczą. Najbardziej zabawne i da największą przyjemność tym, którzy miłują Boga. Gdyby wieczne męki i ogień zakończyły się, położyłoby to w dużej części kres szczęśliwości i chwale błogosławionych. Co to jest? Czy ten człowiek jest chory? To sadystyczne. Czy ktokolwiek z Was byłby w wiecznej szczęśliwości, gdyby jedno z Waszych dzieci płonęło w mękach na wieki? Ta nauka uczyniła ze mnie ateistę. Ezechiel mówi. Powiedz im, jakom żyw mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg, dlaczego macie umierać, domu izraelski? Zajasza 55,7 mówi, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. To totalnie odwrotna doktryna. Katechizm Kościoła katolickiego to ten oficjalny mówi, że nauczanie Kościoła potwierdza istnienie piekła oraz jego wieczności. Natychmiast po śmierci dusze tych, którzy umarli w śmiertelnym grzechu, wstępują do piekła, gdzie cierpią karę piekielnego, wiecznego ognia. Główną karą piekła jest wieczne oddzielenie od Boga, w którym jedynie człowiek może posiadać życie i szczęście, do czego został stworzony i czego pragnie. Zatem lekko to złagodzili, ale nie usunęli. To nadal obowiązuje. Biblia mówi: Nie mam przyjemności w śmierci. W swojej książce z roku 1994, przekraczając próg nadziei, Papież Jan Paweł II napisał, żym się zmienił? Przepraszam, że zbyt często kaznodzieje, katechiści, nauczyciele nie mają już odwagi głosić niebezpieczeństwa piekła. Odnośnie realności piekła, papież mówi, właściwie starożytne sobory odrzuciły teorię, zgodnie z którą świat zostałby odnowiony po zniszczeniu i każde stworzenie byłoby uratowane, to znaczy teorię obalającą piekło. Następnie cytuje słowa Mateusza. Nie rozumie tego, ale cytuje i mówi: I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kościół nigdy nie ogłosił, kto idzie do wiecznego piekła. Na pewno to ogłosili. Czyż nie powiedzieli, że ci, którzy popełniają grzechy śmiertelne, i ci, co zostali wykluczeni, pójdą do wiecznego piekła? Zatem próbują to złagodzić, ale nie pozbywa się to nauki o piekle. Jeśli zajrzycie do jezuickich ćwiczeń lojoli, które są powtarzane do dnia dzisiejszego, gdzie w medytacji o piekle musicie zobaczyć w swojej wyobraźni długość, szerokość i głębokość piekła? Po drugie, prosić o ból będzie to konkretna prośba o wewnętrzne poczucie bólu, jaki cierpią potępieni, abym gdybym przez swoje błędy zapomniał o miłości wiecznego Pana, bym przynajmniej mógł poczuć ból i nie wkroczyć w grzech. To pierwszym punktem byłoby zobaczenie wzrokiem wyobraźni wielkich ogni oraz zarówno dusz, jak i ciał w ogniu. To obrzydliwe. Bóg jest tyranem, bestią. Drugim punktem byłoby usłyszeć uszami lamenty, wycie, krzyki bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi naszemu Panu i przeciwko wszystkim Jego świętym. Następnie poczuć zapach dymu, siarki osadów i zepsutych rzeczy. Czy chcecie takiej medytacji? Medytacja taka wypływa z chorego umysłu, ale to właśnie na tym oparta jest współczesna duchowość i duchowa formacja. Oby Bóg niebios dopomógł nam nie zniekształcić charakteru Boga i zmienić Go w bestie. Katolickie odpowiedzi to z katolik.com. Nauka o piekle jest tak przerażająca, że wiele heretyckich sekt skończyło negując prawdziwość wiecznego piekła. I wymieniają je: Uniwersalizm Unitariański, Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy, Chrystadelfianie, chrześcijańscy naukowcy, religijni naukowcy, New Edgers i Mormoni. Czyż to nie ciekawe, że diabeł, kiedy ktoś głosi prawdę, zawsze próbuje dołączyć błąd do prawdy? Więc jeśli spojrzycie na uniwersalistów unitariańskich, to każdy jest zbawiony. Adwentyści dnia siódmego mówią: Biblia i jedynie Biblia, nic ponad nią. Świadkowie Jehowy mówią: Jezus nie jest Bogiem. Chrystadelfianie, chrześcijańscy naukowcy i religijni naukowcy sprowadzają religię do współczesności i w zasadzie są ateistami, jeśli chodzi o sen duszy i te sprawy. New Agers i Mormoni czczą człowieka. Wszyscy oni odrzucili i zmodyfikowali naukę o piekle tak radykalnie, że nie jest już ono dłużej poważnym zagrożeniem. Zatem cały czas przy tym obstają. Cyryl Jerozolimski cytują go w katolickich odpowiedziach. Dlatego zmartwychwstaniemy wszyscy z naszymi ciałami na wieki, ale nie wszyscy z jednakowymi. Gdyż, jeśli człowiek jest sprawiedliwy, otrzyma niebiańskie ciało, aby mógł godnie żyć z aniołami. Czy to nie jest mylące? Jest z martwych wstanie, ale jest też druga strona, że nie musisz z wstać, po prostu idziesz prosto albo do miejsca gorącego, albo do dobrego. Oto co tutaj jest napisane. Ale jeśli człowiek jest grzesznikiem, otrzyma wieczne ciało przystosowane do znoszenia kar za grzech, tak aby mógł się palić wiecznie w ogniu, nie będąc nigdy pochłoniętym. Oto katolicka nauka. Co ona czyni z charakterem Jezusa Chrystusa? Czy kochałbyś takiego Boga? Ja mógłbym jedynie takiego Boga nienawidzić. Czy taki Bóg pociągnąłby cię swoją miłością? Czy raczej bycie strachem? Czy strach powstrzymuje ludzi od palenia? Nawet jeśli na paczce pisze, palenie zabija, co robią z papierosami znajdującymi się w środku? Wyciągają i palą, prawda? Strach nic nie pomaga, jedynie pogłębia rebelię, a to jest obrzydliwe. Co się dzieje po śmierci? To Zjednoczony Kościół Boży. To interesujące dla mnie, ponieważ Zjednoczony Kościół Boży ma piękne studia biblijne i wyjaśnia dokładnie, co wydarza się po śmierci. Trafili w sedno, mają całkowitą rację. Są potomkami światowego Kościoła Bożego, który przyjął szabat, ale potem go odrzucił i przeszedł na niedzielę. Ci ludzie nadal zachowują szabat, więc musieli stworzyć nową wspólnotę. Mają nauki w porządku względem Biblii, ale potem dodali do nich dyspensacjonalizm i naukę o brytyjskim izraelicyzmie. Zatem macie tam tych, którzy są zbawieni na podstawie swojego rodowodu. Zatem jesteście zbawieni przez geny, a nie przez Jezusa Chrystusa. Zatem możecie mieć dobrą naukę, ale jeśli się jej uchwycicie, to inna nauka będzie przeciwna. Więc ciągle nie jesteście przy prawdzie, trzymajcie się Biblii. Ale przyjrzyjmy się tej nauce, ponieważ mają ją poprawną. Nie chcę tu umieszczać nauki adwentowej, która jest identyczna. Chcę pokazać Wam, że inni ludzie też to widzą. Pomimo powszechnego użycia frazy nieśmiertelna dusza, ta terminologia nie jest spotykana nigdzie w Biblii. Skąd więc ta idea się narodziła? Pochodzi z pogańskich wierzeń. Powinni wspomnieć tu bezpośrednio o Kościele katolickim, który spopularyzował to wierzenie. Czy niektóre biblijne wersety nauczają, że mamy nieśmiertelną duszę? Rozważmy niektóre z tych fragmentów. Mateusza 10:28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle, grobie. Mówią, dobrze, spójrzmy na to, to w rzeczywistości mowa o zniszczeniu, nie o wieczności, więc uważają może zostać zniszczone. Jakie znaczenie ma słowo piekło w tym wersecie? Użyto tutaj greckiego słowa gehenna, które pochodzi z połączenia dwóch hebrajskich słów: goi i hinnom, oznaczających dolinę hinnom. Termin ten pierwotnie odnosił się do doliny na południe od Jerozolimy, w której czczone były pogańskie bóstwa. Z powodu swojej reputacji jako obrzydliwe miejsce, później stało się wysypiskiem śmieci, gdzie spalano nieczystości. Zatem znikają. Duch, dusza i ciało? 1 Tesaloniczan 5,23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielu jest zagubionych wyrażeniem apostoła Pawła użytym w jednym z jego listów do Tesaloniczan. O co Pawłowi chodzi we frazach duch, dusza i ciało? Przez ducha, pneumę, Paweł rozumie niematerialny element, który jest połączony z fizycznością. Nie jest sam z siebie świadomy, raczej daje umysłowi zdolność rozumowania, tworzenia i analizowania naszego istnienia. Zobacz Joba 32,6. To całkiem dobre studium biblijne. 1 Koryntian 2,11: Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Przez duszę, psychę Paweł rozumie fizyczne ciało. W skrócie, Paweł chce, aby cała osoba, włączając umysł, witalność świadomego życia i ciało fizyczne, aby były uświęcone i nienaganne. Mają to, prawda? Dlaczego więc dodali całą resztę? Mateusza 10,28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. To znaczy całego człowieka, bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle, czyli w Hadesie, grobie. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć, to definicja. To jest niepamięć, śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora Ognistego. To nie wiecznie palący się ogień, ale z definicji druga śmierć. Biblia nic o tym nie mówi, ale używa symbolizmu słów Gehenna, piekło, Hades i tym podobne. Ale nie mówi nic o wiecznym cierpieniu po drugiej stronie. To jest pogląd pogański, który został rozpowszechniony wśród kościołów przez katolicyzm. Biblia mówi o Sodomie i Gomorze, które zostały w całości spalone jako przykład, co stanie się z bezbożnymi. Zostaną wymazani. Te samą sentencję znajdziemy w Judy 1.7, psalm 37.20. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele pana są jak ogień w piecu, zniszczeją i pójdą z dymem. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było, to całkiem jasne. I spadł ogień z nieba i pochłonął ich. Dlaczego Bóg miałby to robić? Dlaczego miałby kogoś zabić? On chce nas zbawić od grzechów, a dla grzechów Bóg jest ogniem trawiącym.

I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Nie dlatego, że nie pragnął ich zbawić, ale ponieważ zrobił wszystko, co mógł w swojej mocy, aby ich zbawić, a oni odmówili i trzymali się swoich dróg. Biblia mówi w Malachiasza 4:3: i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami, nieżywymi istotami wiecznie krzyczącymi z bólu. Ten charakter Boga, który znajduje się nie tylko w nauce katolicyzmu, ale praktycznie całego protestantyzmu, jest czymś, co stawia czoła prawdziwemu charakterowi samego Boga. W duchu proroctwa czytamy, choć życie jest dziedzictwem sprawiedliwych, śmierć jest udziałem bezbożnych. To biblijne. Dusza, która grzeszy, ta umrze wieczną śmiercią, śmiercią, która będzie trwać bez końca i w której nie ma nadziei na zmartwychwstanie i wtedy dopiero uśmierzony zostanie Boży gniew. Dziwiło mnie, że szatan mógł z takim powodzeniem doprowadzić ludzi do wierzenia, że słowa Boże, dusza, która grzeszy, ta umrze, oznaczają, że dusza, która grzeszy, nie umrze, ale będzie żyła wiecznie w mękach. Anioł powiedział: Życie jest życiem, czy to w bólu, czy też w szczęściu. Śmierć zaś jest bez bólu, bez radości i bez nienawiści. Biblia mówi: Umarli nic nie wiedzą. Spójrzmy na niektóre z tych definicji z katolickiego katechizmu. Piekło, infernus, jest miejscem kary po śmierci. Teologowie rozróżniają cztery znaczenia terminu piekło w ścisłym znaczeniu jako miejsce kary dla potępionych, zarówno demonów, jak i ludzi. Potem mówią o zawieszeniu dla niewiernych, gdzie ci, którzy umarli jedynie w grzechu pierworodnym, bez żadnego grzechu śmiertelnego, są ograniczeni i poddawani pewnym karom. Odchłań patriarchów limbus patrum, w której dusze sprawiedliwych, którzy umarli przed Chrystusem, oczekują na swoje dopuszczenie do nieba, gdyż niebo było zamknięte dla nich w międzyczasie jako kara za grzech Adama. Grzech pierworodny, nauka o grzechu pierworodnym to kolejna nauka katolicka. Jest okropna. Biblia mówi, że grzechy ojców nie mogą być przeniesione na synów. Co ja odziedziczyłem po Adamie? Jego grzech? Nie. On musi odpowiadać za swój własny grzech. Ja odziedziczyłem po nim jedynie skłonność do grzechu, ponieważ on upadł i mógł przekazać potomstwu już jedynie upadłą naturę. Więc odziedziczyłem skłonność do grzechu, a nie jego grzech pierworodny. Następnie dochodzi do nauki o czyśćcu. Masz grzech powszedni i śmiertelny. To jest tak zagmatwane, że staje się koszmarem. Nawet Kościół rzymsko-katolicki musiał zdać sobie sprawę, że to, co głoszą, to całkowite brednie. Więc ten papież wpadł na pomysł, że lepiej jest znieść stan zawieszenia. Przez tysiące lat kościół rzymsko-katolicki nauczał, że jeśli niemowlę umarło przed chrztem, tak naprawdę nie zgrzeszyło, więc nie może pójść do piekła, ale nie zostało ochrzczone, więc nie może pójść do nieba, zatem żyło w stanie zawieszenia. I teraz papież mówi: No wiecie, ludzie pytają, a gdzie to jest w Biblii? I żeby nie wyglądać jeszcze bardziej głupio, mówi: O, oh, pozbądźmy się tego. Ośmiusetletni status zawieszenia, w którym nieochrzczone niemowlęta, które umarły, żyły w zawieszeniu między niebem a piekłem został zniesiony przez papieża. Benedykt powiedział, że były poważne podstawy, aby wierzyć, że dzieci, które umarły bez chrztu, mimo wszystko pójdą do nieba. W V wieku święty Augustyn powiedział, że dzieci, które umarły bez chrztu, idą do piekła. W XIII wieku teologowie wyszli z konceptem zawieszenia, ponieważ tamto brzmiało zbyt ostro. BBC całkiem słusznie zapytało, jak to zawieszenie zostało po prostu zniesione. Dlaczego nie znieśliście czyśćca? Dlaczego nie znieśliście piekła, chociaż je dodaliście? Ponieważ nie może, a to z powodu tego, ile odpustów sprzedał w średniowieczu, aby uchronić ludzi przed czyśćcem. Ojej, gdyby się pozbył tej nauki, dałby taki zastrzyk protestantom. Nie wiedziałby, co by mu się stało, wystrzeliłoby go w kosmos. Papież może znieść pojęcie zawieszenia miejsce pomiędzy niebem a piekłem, w którym przebywają nieochrzczone niemowlęta. Czy to jest aż takie proste? Czy naprawdę możecie to zrobić, zmieniać to, kiedy chcecie? Przeczytajmy coś miłego dla zmiany. Dobroć w Bożej sprawiedliwości. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Jakże odrażająca dla każdego uczucia miłości i miłosierdzia oraz dla poczucia sprawiedliwości jest nauka, że zmarli niezbożni męczeni są w ogniu i siarce w wiecznie płonącym piekle, że za grzechy krótkiego życia na ziemi muszą znosić wieczne męczarnie. Gdzie na kartach Słowa Bożego możemy znaleźć taką naukę? Czy zbawieni w niebie naprawdę będą pozbawieni wszelkich uczuć litości i współczucia, czy nawet zwykłych ludzkich odruchów? Czy ich miejsce zajmie stoicka obojętność lub okrucieństwo dzikusów? Nie, nie. Księga Boga tak nie uczy. I ja zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jak odrażające to jest. W ogniu i siarce, w wiecznie płonącym piekle, za grzechy krótkiego życia na ziemi muszą znosić wieczne męczarnie. Teoria o wiecznych mękach jest jedną z fałszywych nauk stanowiących wino rozpusty Babilonu. Spójrzmy na obraz Jezusa i niektóre inne nauki, kiedy będziemy kontynuować wykłady. Gdy weźmiemy pod uwagę, w jakich fałszywych kolorach szatan odmalował charakter Boga, to czy możemy się dziwić, że ludzie boją się, a nawet nienawidzą miłościwego stwórcy? Zasady uprzejmości, miłosierdzia i miłości, których uczył i objawiał w swoim życiu zbawiciel, są wyrazem woli i charakteru Boga. Bóg wykona sprawiedliwy wyrok nad niezbożnymi dla dobra wszechświata, a nawet dla dobra tych, na których ten wyrok spadnie. Ci, którzy wybrali szatana jako swego przywódcę i poddali się jego mocy, nie są przygotowani, by stanąć przed obliczem Boga. Mogli dokonać wyboru. Wszyscy upili się nauką o piekle. Ta nauka czyni Chrystusa potworem gorszym od Stalina czy Hitlera to moje słowa którzy torturowali swoje ofiary tylko przez pewien okres czasu. Dalej czytamy w tym źródle: I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Mamy tutaj tę samą wypowiedź. Jak możecie wierzyć w Boga, który sprawia, że ludzie cierpią na wieki? W kolejnej części porównamy tę naukę katolicką z jej islamskim odpowiednikiem.